drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Dopiero przed chwilą zauważyłem, jak się nazywa to miejsce, w którym nagrywam dla Was filmiki. I chcę Wam powiedzieć, że jak coś jest sekretne, jak coś jest tajemnicze, jak coś jest niezwykłe, jak coś jest wyjątkowe, to może być szczególnie interesujące lub szczególnie przerażające. I dlatego informuję Was, że dołóżcie wszelkich starań, żeby ten seks przez całe życie był dla Was wyjątkowy. Niech będzie wyjątkowo przerażający, ale niech będzie wyjątkowy. Niech ten seks nigdy dla Was nie stanie się czymś normalnym, powszednim, zwyczajnym, bo wtedy straci tą całą swoją otoczkę wyjątkowości i niezwykłości. Owszem, słyszałem, że istnieją takie zwierzątka, dla których seks, współżycie, kopulacja jest czymś powszednim, ale w takim przypadku nie macie pojęcia, jak takie zwierzątka tracą na tym, albo nie daj Boże nawet ludzie, którzy traktują seks jak coś naturalnego, jak coś normalnego, zwykłego, powszedniego, ba, codziennego. Nie zdajecie sobie sprawy, że wtedy taki człowiek, albo jeszcze gorzej, taka kobieta traci tą całą niezwykłą, przerażającą czasami, ale niezwykłą otoczkę seksu i ten seks staje się czymś płaskim, przeciętnym, normalnym. A tu o to chodzi przecież, żeby on zawsze był nienormalny, nienaturalny. Tak jak twierdziły nasze babcie, prababcie, dla nich ten seks był czymś diabelskim. Czasami niezwykle upragnionym, niezwykle pięknym, ale to należało zrobić raz albo dwa razy w roku albo w życiu. I to też tylko w celu posiadania potomstwa. Dlatego, drogie ukochane, umiłowane pochwiczanki, uważam, że każda z Was powinna sama zdecydować, czy ten seks ma być czymś niezwykłym, czy ma Wam spowszednieć. I dlatego życzę Wam, żebyście pozostały na zawsze wyjątkowe. Ale gdyby któraś chciała po prostu pozbyć się tej wyjątkowości, tej cudnej aureoli, strasznej aureoli, to ja mogę tę aureolę zabrać.